Znajdujemy się właśnie pod pomnikiem ofiar zbrodni hitlerowskiej w Dolinie Śmierci w Bydgoszczy. Jest to miejsce mordu, a jednocześnie grup mieszkańców Bydgoszczy i okolic poległych jesienią 1939 roku, a dokładnie we wrześniu. Potem jak 1 września 1939 roku Niemcy dokonały aktu agresji na Polsce, ostrzeliwując Westerplatte w Gdańsku, oddziały SS funkcjonujące w Bydgoszczy zamordowały tutaj bydgoską inteligencję, czyli m.in. nauczycieli i księży. Postanowiliśmy sprawdzić, czy bydgoszczanie są w stanie odpowiedzieć na pytania związane z tematyką Doliny Śmierci. Dzień dobry. Gdzie znajduje się Dolina Śmierci? W Bydgoszczy, w Fordonie. Dobrze. Miały miejsce mordy na Bydgoszczanach podczas II wojny światowej. Rosjanie zabijali ponad... Tak, kamienie na szaniec i chłopcy z Placu Broni. Lektura kamieni na szaniec. W Bydgoszczy założył, no po to, żeby od środka siłami wewnętrznymi no dokonać po prostu podboju Polski w roku 1939. Także Bydgoszcz znana jest także z Krwawej Niedzieli, która nigdzie indziej na terenach Polski nie miała miejsca, natomiast niestety sąsiedzi niemieccy, którzy byli sąsiadami Polaków, nagle okazywali się, wychodzili z bronią. Również z moich czasów nauczycielka języka polskiego pamiętała te czasy, ponieważ przyjechała właśnie w 1939 z czasów, kiedy wpłynął Schleswig-Holstein do portu i zaczął ostrzeliwać port, i pamiętała również wydarzenia osobiście z Krwawej Niedzieli. Także ja jestem jeszcze uczniem pani, która była naocznym świadkiem tych wydarzeń. Proszę. Wiedzę ma pan ogromną, muszę przyznać. W którym roku, o to już pan powiedział, ale w którym roku i co zapoczątkowało II wojnę światową? No to znaczy, II wojna światowa zaczęła się w Polsce właśnie 1 września 1939 roku. No kiedy zdradziecko wojska nazistowskie, hitlerowskie przekroczyły granice mimo układów o przyjaźni, współpracy i tak dalej, nie? Także... I ostatnie pytanie. Czy jest pan w stanie wymienić tytuły dwóch książek, w których akcja toczy się podczas II wojny światowej? No Popiół i Diament, czy już jest po wojnie. Natomiast z takich bardziej znanych powieści właśnie Kamienie na szaniec i druga, teraz przyznam, że ciężko myślę, ale Dywizjon 303, a również podam tytuł książki przepięknej Melchiora Wańkowicza i polecam przeczytanie w pełnej wersji, bo w szkole jest niestety okrojona wersja skrócona na temat bitwy o Monte Cassino. Także warto przeczytać, gdzie Melchior Wańkowicz, korespondent wojenny, będący bezpośrednim uczestnikiem walk, relacjonuje godzina po godzinie całe walki, no, w których zwyciężają oczywiście Polacy, ale okupione olbrzymi także ofiarami
podbijają klasztor i wzgórze Monte Cassino i otwierają drogę dużym aliantom. Dziękujemy bardzo i naprawdę niesamowita wiedza. Książka nosi tytuł Saga rodu Korzeniowskich. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.